Ostatni z wielkich na pewno nie odszedł. Miejmy nadzieję, że będą następni wielcy i wielkie poetki. W Polsce żyje wielu wspaniałych ludzi piszących wiersze i myślę, że Tadeusz Różewicz jest elementem tego wspaniałego łańcucha poetyckiego. Wierzmy w to, że jego śmierć nie zakończy i nie zerwie tego łańcucha. Ma wielu kontynuatorów, żyją wspaniali poeci, wspaniałe poetki, więc myślę, że jego śmierć jest tylko dowodem na to, że poeta jest i poezja jest nieśmiertelna. Za co cenimy Tadeusza Różewicza? Dlaczego on jest dla nas taki ważny? Za to, co zrobił dla kultury polskiej, dlatego że mnie się wydaje, że długo trzeba będzie czekać, żebyśmy mieli to, co dostaliśmy od Tadeusza Różewicza. Całe moje pokolenie właśnie z tą poezją, z tym doświadczeniem obcowało dzięki jego wrażliwości. Teatry studenckie, recytacje, to było w nas. Już nie mówiąc o samej strukturze prostej wypowiedzi. Ale to była bardzo trudna sprawa, mówić jego tekst, ponieważ one były tak proste, że wydawało się, że jest jedno, dwa zdania i już jest po wierszu, a tam napięcia były pomiędzy słowami. Zapytałem kiedyś pana Tadeusza o to, jak mówić te teksty. Czy to jest tylko do rozważania zapis, jak na kamieniu? Czy aktor może, że tak powiem, zawładnąć tym tekstem? Był rozczarowany często nami, aktorami. Przede wszystkim dobry, życzliwy, serdeczny człowiek i niezwykle skromny. Podczas swojego pierwszego spotkania z publicznością w Jagniątkowie, w domu Karkonoskiego Noblisty, na moje pytanie, dlaczego tak się dzieje, że w wyszukiwarce Google wpisując nazwisko Różewicz jest o wiele więcej wyświetleń niż wpisując na przykład nazwisko Adam Małysz, odpowiedział, że wiersze to pisze prawie każdy, ale tak jak Małysz to ja już nie skoczę.